On przyjacielem pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem. On Twoim Ojcem, On przyjacielem. On zbawcza hostią godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Znoj srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc ześli nam. Jednemu w Trójcy władcy ziem niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy dzisiaj jako wspólnota wierzących. Przychodzimy dzisiaj jako czciciele Twoi, Jezu Chryste. Pragniemy za przyczyną naszych świętych patronów, a szczególnie w dzisiejszym za przyczyną świętej Rity w tej naszej wspólnocie, zgromadzeni tak licznie jako pielgrzymi, pątnicy, parafianie, ogarnąć wszystkie nasze intencje. Przychodzimy, aby włączyć także orędownictwo patronki dnia dzisiejszego, świętej Magdaleny. Nasze intencje, nasze prośby płyną dzisiaj przed Twój tron, Jezu Chryste. Ufamy, że łaskawie przyjmiesz te wszystkie nasze intencje, z którymi przyjeżdżamy, pielgrzymujemy. Pragniemy złożyć te intencje także i główną, którą jest modlitwa za naszą młodzież, która w dniu dzisiejszym przyjmie sakrament dojrzałości, sakrament bierzmowania. Te nasze wszystkie osobiste intencje dzisiaj przedkładamy Tobie, Panie Jezu. Niech święta Rita, ta, do której zmierzamy, ta, która jest patronką spraw trudnych, po ludzku niemożliwych, wyjedna nam te potrzebne łaski i błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O przymnożenie naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Rito święta, prosim Cię, Ty za nami wstawiaj się. Łasko Boga oproś nam, życia trudach ulżyj nam. Rito święta, prosim Cię, Ty za nami wstawiaj się. Łasko Boga oproś nam, życia trudach ulżyj nam. Pragniemy dzisiaj rozważyć część różańca radosną. Tajemnica pierwsza różańca świętego, zwiastowaj Najświętszej Marii Pannie, że zostań Matką Syna Bożego. Jej zawierzenie, jej zaufanie, jej fiat zmieniło cały świat, zmieniło historię zbawienia. Zgodziła się, aby zostać Matką Syna Bożego. Zgodziła się, aby przyjąć ten krzyż z jednej strony, a z drugiej strony błogosławieństwo. Starajmy się, szczególnie przy tej tajemnicy, prosić Pana Boga o te potrzebne łaski. Szczególnie ogarniamy swoimi modlitwami dzisiaj kandydatów do bierzmowania, jak również księdza biskupa Krzysztofa, którego gościmy, który udzieli tego sakramentu naszej młodzieży. Polecamy nasze osobiste intencje, jak również intencje, które przynosimy głęboko w sercu. Święta Rito, prosimy o błogosławieństwo, zdrowie, opiekę dla naszych rodziców, rodzeństwa, ich dzieci. Prosimy o opiekę dla Laury, która ma przyjąć sakrament chrztu świętego i jego rodziców. Święta Rito, uproś, udziel łaskę uzdrowienia dla Jasia i jego dziadka z chorób nowotworowych. Święta Rito, prosimy o zdrowie dla Sylwii, Macieja i Tosi oraz opiekę nad ich nienarodzonym dzieckiem. Święta Rito, proszę o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Tadeusza. Święta Rito, dziękujemy Ci za 30 lat naszego małżeństwa. Prosimy o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata. Święta Rito, dziękuję Ci za dotychczasowe łaski. Proszę o dalsze dla mnie i moich dzieci i szczęśliwą podróż do domu. Święta Rito, proszę o nawrócenie moich wnuczek do kościoła Łucy i Izy, prosi babcia. Święta Rito, moja ukochana czcicielko, proszę o uzdrowienie mojej głowy. Święta Rito, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o zdrowie dla dzieci, wnuczki, dla mnie, o uzdrowienie z ciężkiej choroby oraz błogosławieństwo w kontaktach dobrych z dziećmi i bliskimi. Krystyna. Święta Rito, błagam o zdrowie wnuczka. Święta Rito, proszę o zdrowie, potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny, prosi Małgorzata. Święta Rito, pomóż w wierze, wierności, miłości. Uproś dar zdrowia, duszy i ciała dla moich najbliższych i dla ojczyzny.
Święta Rito, pomóż mi odgonić wszelkie troski, a zwłaszcza ostatni problem związany z nieuczciwością pewnego człowieka. Święta Rito, proszę Cię o wstawnictwo u Pana Boga, o wzrok dla Stasia i opiekę dla jego rodziców. Święta Rito, proszę o szczęśliwą operację dla Stasia. Święta Rito, proszę o zdrowie dla Oli, Olka oraz opiekę dla całej rodziny. Święta Rito, proszę za naszymi wnukami, Marcinkiem i Remigiuszem, o zdrowie, dary Ducha Świętego, aby wzrastali w zdrowiu, mądrości, miłości dla Boga, o święte powołania kapłańskie, wstawiaj się za nimi u Jezusa. Święta Rito, przychodzę tu w cudowne miejsce, by błagać za naszym synem Tomaszem i Dominiką, którzy wiele lat trwają w związku niesakramentalnym. Wyproś u Boga Jezusa Miłosiernego łaskę ślubu sakramentalnego dla nich na całe życie, na dobre i złe, aby Dominika wróciła do Boga i Kościoła. Święta Rito, proszę o orędownictwo u Boga za całą naszą rodziną, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla syna Tomasza, wnuków Marcinka, Remusia, Józefa, Dominika i Dominiką, by wróciła do Boga i Kościoła. Święta Rito, wstawiaj się u Boga za naszą rodziną. Wierzymy, za Twoim orędownictwem otrzymamy łaski, o które dzisiaj prosimy. Prosimy za synem Tomaszem i Dominiką o ślub kościelny. Święta Rito, proszę za siostrą Genią, siostrzeńcami, ich dziećmi, Damianem, Grzegorzem, o powrót do Boga i Kościoła Świętego, także za Szymonem, o uzdrowienie z autyzmu, za Alą i jej rodziną. Wstawia się Boga w naszych potrzebach. Święta Rito, proszę o uzdrowienie mojej córki. Święta Rito, proszę gorąco o zdrowie moje, całej rodziny, szczególnie Sabiny i Mateusza, czcicielka. Kochana Rito, z głębi serca dziękuję za wysłuchanie moich próśb, za zdanie matury przez Radka i za siły dla niego do pokonywania trudności Małgorzata. Czcigodna siostro Rito, gorąco proszę o zdrowie, siły dla mojej rodziny i dla mnie, a także dla rodzeństwa z rodzinami Józef. Czcigodna Rito, dziękuję za pomoc w wysłuchaniu próśb o zdrowie, siły, trochę szczęścia w życiu i proszę o dalsze wstawnictwo w moich trudnych sprawach. Święta Rito, z tego serca proszę Cię o zdanie matury przez Zuzannę, prowadzenie na studiach dla Radka, mądrość i pokorę w podejmowaniu trudnych decyzji dla syna Małgorzata. Kochana Rito, z głębi serca proszę o zdrowie, odporność psychiczną, w pokonywaniu problemów proszę o mądrość, która pozwoli podejmować dobre decyzje Małgorzata. Kochana Rito, z głębi serca proszę o wsparcie dla Radka, Zuzanny, w pokonywaniu trudności, niezałamywaniu się i upartym dążeniu do celu. Święta Rito, z tego serca proszę o szczęśliwe zakończenie problemu, który się pojawił w ostatnich dniach. Znalezienie dobrej pracy przez Radka, Zuzannę. Zdrowie fizyczne, psychiczne dla moich rodziców, Danuty, Józefa, dzieci Radka, Zuzanny, moich braci i ich rodzin oraz moje. Święta Rito, dziękuję Ci, że tutaj jestem. Pewnie proszę Cię o zdrowie, opiekę, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla mojej całej rodziny, męża, dzieci i wnuków. Kochana Rito, przyjmij nasze odwołanie w tej tak trudnej i beznadziejnej sprawie. Święta Rito, Ty wszystko wiesz i wszystko możesz. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie i o potrzebne łaski w rodzinie Roberta. Święta Rito, proszę Cię o łaskę nieba dla zmarłych rodziców Barbary i Adama. Święta Rito, proszę o zdrowie, opiekę, błogosławieństwo dla naszych dzieci, o bezpieczną jazdę wszystkich kierowców w rodzinie. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mojego syna, znalezienie dobrej pracy oraz aby poznał dobrą, wartościową dziewczynę, matka. Święta Rito, proszę Cię, aby moi bracia wyszli z nałogu alkoholowego, siostry. Święta Rito, proszę o naprawę relacji małżeńskich, o zdrowie, bezpieczną jazdę, pomyślność pracy. Dziękuję za opiekę, za moje dzieci, wnuki, a dla zmarłych rodziców proszę o radość życia wiecznego. Święta Rito, proszę o zdrowie dla moich dzieci, wnuków, o bezpieczny wakacyjny wypoczynek, o miłość, zgodę, szczęśliwy zabieg dla Mieszka. Święta Rito, dziękuję Ci za łaski. Święta Rito, dziękuję za to, że wysłuchujesz mojej prośby i obdarzasz mnie potrzebnymi łaskami. Święta Rito, wybłagaj Boga dar zdrowia i mądrości w dokonywaniu życiowych wyborów oraz siłę głębokiej wiary. Święta Rito, proszę Cię, wybłagaj u Boga łaskę zdrowia i dar macierzyństwa dla naszej córki Marysi. Święta Rito, proszę Cię o potrzebne łaski dla naszego syna Pawła. Wypraszaj mu u Boga dar wytrwałości, mądrości
i pokory w Jego kapłańskiej posłudze. Święta Rito, proszę o uwolnienie z choroby alkoholowej mojego chłopaka, aby była między nami zgoda i żeby umiała trwać przy nim. Pomóż mi to przezwyciężyć i móc założyć szczęśliwą rodzinę. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny, aby leczenie mojej wnusi Hanusi było dobrze poprowadzone i została wyleczona. Proszę o zbawienie dusz zmarłych mojej rodziny, aby zaznały życia wiecznego. Święta Rito, proszę o zdrowie dla mnie, moich najbliższych, o dar macierzyństwa dla mnie, bratowi, o zgodę w rodzinie, spokój, aby żyć zgodnie z wiarą. Dziękuję za każdy przeżyty dzień, za doświadczenia, nawet gdy po ludzku są ciężkie do przyjęcia i do zrozumienia. Twoja czcicielka. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga różańca świętego, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maria z tak radosną wieścią poszła w góry do swojej krewnej Elżbiety, aby jej obwieścić, że zostanie Matką Syna Bożego. Ale przede wszystkim tutaj widzimy także spotkanie dwóch jeszcze ludzi w łonie ich matek,
z jednej strony Zbawiciel Jezus, a z drugiej strony ten, który go poprzedzał, który zapowiadał jego przyjście, Jan Chrzciciel. To spotkanie było pierwsze, ale to spotkanie dało niejako wymiar, rzut na całą ich posługę w Kościele, na to zbawcze orędzie, na to zbawcze dzieło, które rozpoczął Jan Chrzciciel, głosząc, abyśmy prostowali, wyrównywali ścieżki, nawracali się, a Jezus to wszystko przypieczętował śmiercią krzyżową, abyśmy mieli dostęp do życia wiecznego, aby przed nami otworzyły się bramy Królestwa Bożego. Święta Rito, proszę o dar kolejnego dziecka dla Anety i Bartłomieja, proszą dziadkowie, ufam, że wyprosisz dla nas łaskę. Święta Rito, proszę o dar potomstwa dla Pauliny i Kamila, proszę i wujek Adam. Święta Rito, proszę o dar pokonania choroby raka dla Martyny, Katarzyny i dla mnie oraz opiekę nad całą rodziną. Święta Rito, proszę o zdrowie dla całej rodziny Speransa i Cygan. Święta Rito, dziękuję Ci, że znowu mogę tutaj być za wszystkie wysłuchane łaski. Dzięki. Święta Rito, proszę Cię o dobrą pracę dla mojego męża, zdrowie, zgodę w rodzinie. Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o zdrowie dla wnuczki Nadii i jej rodziców. Na Ciebie zawsze mogę liczyć. Święta Rito, proszę o zdrowie dla Justyny. Miej jej rodzinę w opiece. Święta Rito, o zdrowie siły dla Marioli w czasie ciąży. Szczęśliwy poród trojaczków. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie, siłę w mojej ciężkiej chorobie, opiekę. Błogosławieństwo Boże, proszę, żebym wyzdrowiała. Święta Rito, dziękuję Ci za wszystkie łaski od Ciebie otrzymane i proszę o dalszą opiekę nad całą moją rodziną. Święta Rito, proszę Cię, wstawiaj się za nami. Uproś u Boga łaskę uzdrowienia dla Leonarda oraz siłę, cierpliwość i wszelkie potrzebne łaski dla niego. Święta Rito, proszę Cię o wstawnictwo za moją rodziną. Proszę także o dar macierzyństwa. Kochana Rito, proszę Cię o zdrowie, potrzebne łaski dla mamy w 60. urodziny. Daj siłę na każdy dzień, otaczaj opieką Ania. Święta Rito, proszę o zdrowie dla babci Marysi. Święta Rito, dziękuję, że przy nas jesteś. Dziękuję za każdą udzieloną pomoc. Proszę Cię o zdrowie, potrzebne łaski dla brata Kacpra z okazji 18. urodzin. Kieruj go i prowadź właściwymi ścieżkami. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mnie, mojej rodziny. Święta Rito, uproś łaskę nawrócenia dla moich dzieci. Święta Rito, błagam Cię, wstaw się u Boga o powrót do zdrowia naszej siostry Gosi z Wodzisławia, czcicielka z Krosna. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny Ewa. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mnie Maria. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie, bezpieczną podróż oraz ogólną pomyślność w życiu, Krzysztof z Dukli. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny oraz o udaną operację dla mojego syna Adasia. Proszę Cię również o pomoc dla mnie w znalezieniu pracy. Święta Rito, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną, Danuta z Dukli. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny. Czuwaj nad nami. Proszę o modlitwę za zmarłą mamę, jutro mija rok jak zmarła. Proszę Cię bardzo o spokój w rodzinie, błagam o podjęcie słusznej decyzji mojego syna. Święta Rito, proszę o zdrowie duszy, ciała dla całej rodziny, szczególnie o związek sakramentalny dla syna, aby powrócił do Boga i Kościoła, dla Dominiki o uwolnienie od złych duchów i wszystkiego, co stoi na drodze do zawarcia ślubu i do zbawienia, liczę na Ciebie. Święta Rito, za Twoim wstawnictwem prosimy o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dla całej rodziny i życie wieczne, Boże miłosierdzie, dla zmarłych z naszej rodziny. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie, zgodę w rodzinie i o pokój na całym świecie. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie i łaski dla naszej rodziny, o wstawnictwo w sprawach Panu Bogu znanych. Proszę Cię również o uzdrowienie z choroby dla naszych przyjaciół. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie mojej rodziny. Dziękuję za dotychczasową pomoc. Święta Rito, daj zdrowie i siły dla mojego syna. Miej go w swojej opiece. Święta Rito, proszę Cię o uzdrowienie mnie z poważnej choroby i zdrowie dla moich dzieci i męża. Święta Rito,
powierzamy się Twojemu wstawiennictwu, wyjednaj nam u Boga, abyśmy nigdy nie utracili wiary. Wyjednaj nam łaskę miłości u Jezusa ukrzyżowanego i łaskę przebaczenia sobie i bliźnim. Święta Rito, naucz nas kochać. Święta Rito, dziękuję Ci za zdrowie i że mogłam tu do Ciebie przyjechać. Powierzam Ci moją rodzinę. Proszę Cię o opiekę, miłość, zgodę w rodzinie, zdrowie i wiarę. Święta Rito, dziękuję za opiekę nad moją rodziną. Proszę o zdrowie dla Lidii, o wiarę dla zięcia, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i zdrowie. Święta Rito, proszę we wszystkich intencjach Marii i jej rodziny. Święta Rito, dziękuję za opiekę otrzymane łaski. Proszę o modlitwę za Agnieszkę, o cud uzdrowienia. Święta Rito, wypraszaj łaskę wyjścia z trudnej sytuacji materialnej. Święta Rito, uproś potrzebne łaski dla Joli o zdrowie, o dary Ducha Świętego, pomyślne zrealizowanie planów życiowych zgodne z wolą Bożą. Święta Rito, postaw na jej drodze dobrego i religijnego męża i oręduj za nią u Jezusa. Święta Rito, proszę o łaskę zdrowia i opiekę i Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Tadeusza. Święta Rito, uproś potrzebne łaski dla Michała i Karola, zdrowie, opiekę, błogosławieństwo w pracy. Święta Rito, uproś potrzebne łaski w życiu małżeńskim dla Anny, Michała, Anny, Tomasza, Anety, Grzegorza, opiekę, błogosławieństwo, zdrowie. Dla ich dzieci o dary Ducha Świętego, umocnienie wiary, ich rodzina. Proszę o upragnione zdrowie dla Leny, o dary Ducha Świętego i opiekę Bożą. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie mojej córki Anny i Joanny. Święta Rito, uproś łaskę upragnionego zdrowia dla Antoniego, o cudowne uzdrowienie z choroby Parkinsona. Oręduj Święta Rito i uproś. Święta Rito, uproś upragnione zdrowie dla Tomasza i opiekę i błogosławieństwo. Święta Rito, prowadź nasze dzieci, wypraszaj potrzebne łaski i prowadź drogą do zbawienia. Święta Rito, proszę Cię, dopomóż w nawróceniu mojej siostry. Święta Rito, dziękujemy za to, że dało się przyjechać do Ciebie. Jesteśmy szczęśliwi całą rodzinką. Dziękujemy za wszystko. Wierzę, że ta wizyta u Ciebie, Święta Rito, odmieni i powiększy miłość i zrozumienie w naszej rodzinie. Święta Rito, dodaj nam większej wiary w Boga, prosi Zofia. Święta Rito, proszę Cię, bardzo pomóż mojej córce pokonać problemy rodzinne. Pomóż moim synom w założeniu chrześcijańskich związków małżeńskich. Proszę Cię o spokój, miłość w mojej rodzinie, prosi matka. Proszę o zdrowie dla mojej siostry Marii Janiak, Święta Rito, która jest bardzo chora. Proszę a także o modlitwę księdza proboszcza za jej zdrowie. Święta Rito, bardzo proszę o zdrowie dla mojej mamy Marii, aby wyszła z choroby, na którą jest bardzo chora. Proszę o zdrowie dla syna synowej. Proszę, aby moje życie się ułożyło i żyła w spokoju, prosi Anna. Święta Rito, proszę Cię z całego serca o zdrowie, Boże błogosławieństwo moich dzieci, wnuków, prawnuków oraz o szczęśliwe rozwiązanie żony mojego wnuka Tomasza, prosi matka, babcia i prababcia. Święta Rito, opiekunko od spraw beznadziejnych, bardzo Cię proszę, wyproś nam łaskę o błogosławieństwo dla moich dzieci, aby żyły zgodnie z dekalogiem. Proszę Cię o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Joanna. Święta Rito, w Twoje ręce składam Ci całą rodzinę, aby wszyscy byli zgodni. Nie było waśni, został pokój. Bardzo Cię proszę, wstawiaj się za nami. Święta Rito, proszę o pomoc w rozwiązaniu moich problemów spadkowych, o szczęśliwy przebieg operacji męża, o ustąpienie moich bólów neurologii, nerwu trójdzielnego. Dziękuję za moją wnuczkę Ritę, prosząc o zdrowie dla niej i pozostałych wnuków. Święta Rito, uproś potrzebne łaski, zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Marty, jej dziecka Henia oraz pewnej intencji Panu Bogu wiadomej, dobrze wiadomej, a za otrzymane łaski i za opiekę dziękuję. Święta Rito, uproś łaskę upragnionego zdrowia dla brata, zakonnego Dominika, opiekę, Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Proszę o łaskę upragnionego zdrowia dla Małgorzaty, Krystyny, Marii i ich rodzin. Święta Rito, uproś potrzebne łaski i o dary Ducha Świętego, o łaskę wiary dla Kamila, przemianę duchową dla całej rodziny. Święta Rito, uproś łaskę upragnionego zdrowia dla Teresy, opiekę, Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Święta Rito, uproś upragnione zdrowie dla Czesławy, Antoniego,
Święta Rito, uproś potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego, bezpieczne wakacje dla dzieci Mai, Mieszka, Henryka, Jakuba, Karola, Dagmary, Miłosza. Dla ich rodziców opiekę, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, umocnienie wiary w ich rodzinach, a za otrzymane łaski i za opiekę nad ich rodzinami składam podziękowanie. Święta Rito, proszę Cię, błagam o zdrowie dla mojej siostry Marii Małgorzata. Święta Rito, proszę o opiekę na każdy dzień, dopomóż w trudach życia dnia codziennego Bogu i Tobie wiadomych. Święta Rito, miej w swojej opiece. Święta Rito, błagam Cię o wstawnictwo, łaskę rodzicielstwa dla Joanny, Macieja, o zdrowie, błogosławieństwo dla naszych wnuków Tymona, Szymona z rodzicami, o zdrowie, opiekę dla nas, naszych rodziców Stanisławy, Zofii, Edwarda, Twoi czciciele Anna i Adam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, Różańca Świętego. Pan Jezus rodzi się w stajni w Betlejem. Przychodzisz, Jezu Chryste, na ziemię. Przychodzisz w tak podłej grocie betlejemskiej. Przychodzisz do swoich, a swoi Cię nie przyjęli. Przychodzisz, aby przynieść nam zbawienie, aby obwieścić tę radosną wieść, że nie tylko dla zaszczytnych, nie tylko w pałacach, ale Twoje miejsce jest pośród tych słabych, maluczkich, prostych. I w ich ręce kładziesz tą drogę, która wiedzie do zbawienia. Im przekazujesz klucze, którymi będą zawiadować, jeżeli chodzi o życie wieczne. Im dajesz te różne rozporządzenia, za ich przyczyną działasz znaki, cuda. I tak jest po dziś dzień. Czynisz to przez ręce maluczkich, przez ręce cichych i pokornego serca. Taką osobą była święta Rita, matka, żona, siostra zakonna. Cicha, pokornego serca, prosta dziewczyna z Kaszy. Dlatego za jej przyczyną prosimy, Panie Jezu, przyjmij te nasze intencje. Proszę o zdrowie dla moich rodziców, dzieci. Proszę o szczęśliwe donoszenie ciąży dla synowej. Proszę Cię o wysłuchaj moich próśb Tobie i Bogu wiadomych. Święta Rito, proszę o zdrowie i opiekę dla rodziny Konik, Furman, Cycak, Wedecki, Stojak. Proszę Cię o zdrowie, Boże, opiekę dla całej mojej rodziny. Proszę Cię, miej w opiece moją córkę. Święta Rito, dziękuję za szczęśliwe zdanie egzaminu Bartłomiej. Święta Rito, błagam o cudowne uzdrowienie z choroby nowotworowej Tadeusza Kozaka. Święta Rito, proszę o ratunek mojego małżeństwa. Święta Rito, proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla mojej córki, opiekę nad moją rodziną. Święta Rito, Wielbicielko, weź mnie w swoją opiekę. Dziękuję za wszystkie łaski w czasie choroby i daj mi zdrowie, uproś łaski u Jezusa. Święta Rito, proszę o szczęśliwy zabieg Bogusi, o powrót do zdrowia oraz aby pokazała mi drogę do Ciebie, moja Rito. Święta Rito, proszę, weź swoją opiekę moje dzieci, które odeszły od Boga, aby ich dzieci też poznały modlitwę Jezusa. Święta Rito, prosimy o zdrowie dla księdza Waldemara, parafianie Sanoka Fary. Święta Rito, bardzo prosimy o opiekę, o zdrowie dla mojej rodziny, męża, dzieci, wnuków. Miej na swojej opiece i błogosław nam. Święta Rito, z całego serca dziękuję, że mnie wysłuchałaś. To, o co prosiłam, Święta Rito, daj zdrowie mnie oraz całej mojej rodzinie, moim wnukom, mamie, bratu. Dawno u Ciebie nie byłam, ale zawsze się modlę do Ciebie. Święta Rito, proszę Cię o wsparcie w walce z ciężką chorobą córki mojego kolegi. Proszę Cię, aby Anetka zwalczyła chorobę, a jej rodzice mieli dość siły w tej walce. Proszę Cię, nie opuszczaj ich, Janusz. Święta Rito, dziękuję Ci za miłość, którą mnie darzysz. Proszę o zdrowie dla mamy, o rozwiązanie moich problemów zdrowotnych. Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam Twoje potężne wstawiennictwo. U Pana proszę Cię o powrót do zdrowia Marii. Święta Rito, bardzo Ci dziękuję za wszelkie łaski, jakie od Ciebie otrzymałam. Moja rodzina, wspieraj nas zawsze swoją łaską, miej nas w swojej opiece, Janusz. Święta Rito, proszę o zdrowie i życie mojej przyjaciółki Kasi, zdrowie, życie Kazi, zdrowie i życie wujka Grzegorza, zdrowie, wytrwałość, Oleńki Kuby, moich dzieci, o zdrowie i życie mojego syna Marka, o zdrowie moich bliskich pracowników, o zdrowie i życie moje, abym wyzdrowiała Anna. Święta Rito, dziękuję za życie, za trudy, które wzbogacają nasze dusze. Proszę o pokój na świecie. Święta Rito, dziękuję za dotychczasowe łaski. Proszę o dalsze wstawnictwo, uzdrowienie, błogosławieństwo dla całej rodziny, o dobry wybór drogi życiowej dla wnuków, o zdrowie, potrzebne łaski dla Teresy, o Dorotki, o potrzebne łaski, zdrowie dla Barbary, Jana,
50. rocznicę ślubu, o siłę zdrowia dla Stanisława, aby sobie by radził sobie i daj mu siłę, aby opiekował się chorą żoną. Święta Rito, orędowniczko w sprawach trudnych, po ludzku niemożliwych, błagam Cię o uproszenie łaski zdrowia, pomyślną diagnozę dla siostry. Proszę o potrzebne łaski dla synów, synowej Madzi, o szczęśliwe urodzenie zdrowego dzieciątka, przez synową łaskę trzeźwości dla uzależnionych. Dziękuję za otrzymane prośby. Święta Rito, za Twoim wstawnictwem proszę o łaskę zdrowia dla całej mojej rodziny. Błogosławieństwo w życiu małżeńskim naszych dzieci, wspieraj przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Święta Rito, dziękuję za otrzymane dotychczas za Twoim pośrednictwem wsparcie. Błagam o opiekę dla moich dzieci, Karola, Kacpra. Proszę Cię o dary Ducha Świętego dla nich, o zdrowie, poprawne relacje między nimi, o siłę dla nich w relacji ich planów i marzeń. Proszę o dalsze orędownictwo w ich intencji. Święta Rito, uproś potrzebne łaski o pomoc na studiach dla Andrzeja, o pomyślne zdanie egzaminów, o dary Ducha Świętego, zdrowie, pomyślne zrealizowanie jego planów życiowych zgodne z wolą Bożą. Święta Rito, uproś potrzebne łaski, pracę, zdrowie, opiekę, błogosławieństwo dla Alicji, dla siostry i matki. Święta Rito, otaczaj ich opieką, oręduj za nimi u Jezusa i Matki Najświętszej. Święta Rito, patronko spraw trudnych, błagam Cię, módl się za nami o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach naszego życia. Uproś nam łaskę pokory, zgody, zrozumienia w rodzinie, a ponadto proszę o cud uzdrowienia męża z bólu kręgosłupa, czcicielka. Święta Rito, proszę Cię bardzo o zdrowie dla moich dzieci, wnuków, i proszę Cię bardzo o zgodę w rodzeństwie, żeby nie było gniewu w rodzinie. O to Cię bardzo prosi czcicielka. Święta Rito, proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mojej synowej Agaty, moich wszystkich dzieci, wnuków, prawnuków, babcia i prababcia. Święta Rito, błagam Cię gorąco, uzdrów mnie z mojej choroby. Błagam Cię, dopomóż, Ty wszystko wiesz, dopomóż, aby gdy będę robić tomografię, żeby wszystko było w porządku. Błagam Cię, proszę Cię także o opiekę nad moją córką, o dziecko dla niej, o pracę w dalszym czasie, żeby mój zięć wreszcie się upamiętał z tym piciem. Błagam o opiekę nad moimi wnukami, mężem. A teraz gorąco Cię proszę o mojego syna, żeby był zdrowy i ułożył sobie życie. Święta Rito, błagam Cię, wysłuchaj mnie za opiekę nad nami. Bardzo Ci dziękuję. Święta Rito, dziękuję Ci bardzo za wszystkie otrzymane łaski, opiekę nade mną i nad całą moją rodziną. Proszę Cię, bardzo uproś potrzebne łaski dla całej mojej rodziny, abyśmy żyli wiarą, aby dzieci pozakładały dobre katolickie rodziny i o potomstwo dla nich. Wypraszaj wszystko, co jest potrzebne nam do zbawienia. Święta Rito, proszę o wstawiennictwo za moją rodziną, o zgodę, o wiarę, o trzeźwość, o zdrowie, o dobre wyniki badań dla mnie, o szczęśliwe donoszenie ciąży, o zdrowie dla mamy, dziecka, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Błagam. Święta Rito, dziękuję za wszystko, co otrzymałam za Twoją przyczyną. Proszę Cię nadal o zdrowie, błogosławieństwo dla całej rodziny, dla mnie, męża, dzieci, wnuków, prawnuków, o rozpoczęcie budowy dla się z mężem. Proszę Cię gorąco, pomóż im. Dziękuję Ci, wnuczki, wnuki, za szczęśliwe zdanie egzaminów i za ukończenie studiów. Proszę o potrzebne łaski dla wnuków. Święta Rito, Ty wiesz, o co Cię gorąco proszę i dziękuję. Święta Rito, proszę Cię o zdrowie, Boże błogosławieństwo i pracę za dusze w czystu cierpiące, za pozytywne rozpatrzenie spraw sądowych, za pozytywne rozwiązanie, za pomoc w remoncie obrazu Matki Bożej i Pana Jezusa, prośbę o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla żony Marii w dniu 70. rocznicy urodzin. Dziękuję za cudowne uzdrowienie dla Edwarda. Święta Rito, proszę Cię o cud uzdrowienia dla Jana Grzegorza, o znalezienie dobrej pracy dla Patrycji, potrzebne łaski dla niej mamy. Święta Rito, otaczaj opieką całą moją rodzinę, uproś u Boga potrzebne dla nich łaski w intencjach Bogu wiadomych o zdrowie dla Radka. Święta Rito, proszę Cię o opiekę i szczęśliwy poród dla Asi. Święta Rito, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny. Święta Rito, proszę o opiekę i szczęśliwy poród dla Gabrysi. Święta Rito, proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa. Święta Rito, proszę o opiekę i szczęśliwy poród dla Angeliki. Święta Rito, proszę Cię o dar macierzyństwa dla Honoraty i Rafała. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, różańca świętego, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja z Józefem przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Ojcu, Ojcu Niebieskiemu. Uczy nas szczególnie ten fakt, ta scena, że to nasze życie, każde życie, powinno być rozpoczynane od zawierzenia Panu Bogu, małego dziecka, podjętych trudnych spraw, rozpoczęcia konkretnie innej drogi powołania, podjęcia pracy, podziękowania za wszelkie otrzymane łaski. Zawsze. Pamiętajmy, że tym, co możemy najlepszego dla siebie uczynić, jest zawierzenie naszego życia w każdej chwili Panu Bogu. Patrząc na świętą Ritę, pragniemy za jej przyczyną uczyć się tego zawierzenia w różnych sytuacjach naszego życia.
Dlatego za jej przyczyną prosimy przy tej tajemnicy. Rodziny Jabłoński, Kłosowski i dar potomstwa dla Joanny prosi Daniel. Święta Lito, dziękujemy Ci za otrzymane łaski dla naszej całej rodziny. Prosimy Cię o zdrowie dla rodziny Bechtów, Kuraszów. Opiekuj się nad nimi. Święta Lito, proszę Cię o pomoc w podjęciu dobrych decyzji związanych z moim leczeniem. Święta Lito, proszę o przemianę serca dla mojego męża i syna. Niech wejdzie w ich serca duch miłości. Święta Lito, gorąco Cię proszę o opiekę nad całą moją rodziną, szczególnie chroń od złego nasze dzieci, a rodzicom dodawaj sił do walki nad każdy dzień. Święta Lito, proszę Cię o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę, wszystkie potrzebne dary dla Marii Magdaleny i jej rodziny, o siłę w pokonywaniu codziennych trudności. Kochana Lito, proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny. Święta Lito, proszę Cię o życie wieczne dla w niebie, dla Patryka i Stanisława. Kochana Lito, dziękuję za wszystkie łaski, jakie zsyłasz i zesłałaś mojej rodzinie. Święta Lito, proszę Cię o zdrowie, mojego błogosławieństwo, wszystkie potrzebne dary na dalszej drodze kapłańskiej dla księdza Wojciecha i Tomasza. Święta Lito, proszę Cię o zdrowie i dobre wyniki badań dla brata, szczęśliwe rozwiązanie jego sprawy. Święta Lito, proszę Cię o zdrowie dla babci mamy. Patronko spraw trudnych, Święta Lito, dziękuję za wstawnictwo, proszę dziś za Elżbietą z chorobą nowotworową, za córką Anną i jej chorymi nerkami. Proszę o zdrowie ciała, duszy zgodnie z wolą Bożą Czcicielka. O uzdrowienie z raka dla Barbary, Jolanty, Ryszarda, Romana, Magdaleny, Zdzisława, Marii, Marcina. O uzdrowienie dla Mikołaja, Kazimierza, Jadwigi, Józefa, Zofii, Andrzeja, Tadeusza, Janiny i innych potrzebnych pomocy. O nawrócenie i głęboką wiarę dla Tadeusza, Magdaleny, Kamili i znajomych. O potrzebne łaski dla wszystkich z naszych rodzin, o zmarłych, a za zmarłych, o radość życia wiecznego. W intencji rodziny Lorenz z Nowego Jorku potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo w ich życiu codziennym. W intencji Bogu wiadomej o właściwe załatwienie spraw i zgodne z wolą Bożą. Święta Lito, błagamy o łaskę potrzebne dla syna, synowej i obronę od złego, pomoc w otrzymaniu pracy, światło Ducha Świętego, podejmowaniu decyzji. Święta Lito, błagam Cię o światło Ducha Świętego dla lekarzy podczas operacji, dobre wyniki badań. Święta Lito, błagam o ulgę w cierpieniu, łaskę powrotu do zdrowia. Święta Lito, patronko spraw trudnych, błagam Cię za moim wnukiem. To dziecko potrzebuje szczególnie wsparcia. Święta Lito, proszę o wstawnictwo u Boga za Radkiem, aby dobry Bóg uzdrowił jego płuca z guza. Święta Lito, wstaw się u Boga o uzdrowienie mojej ukochanej żony i jej powrót do domu. Lito, proszę Cię, otwórz serce Katarzyny na miłość, aby zakochała się w dobrym człowieku. Wielka i potężna Lito, sprawa, aby podjęła decyzję i poszła zdać egzamin, co by mi ułatwiało w znalezieniu pracy. Kochana Lito, błagam Cię o ustawnictwo i pomoc w znalezieniu pracy. Do Ciebie wołam i serdecznie proszę, Lito, o jakąś pomoc finansową, materialną, bo szczególnie mam kłopoty. Święta Lito, tak wiele razy Cię prosiłam, wysłuchiwałaś mnie i dziś proszę o łaskę wiary, nadziei, prawdziwej, czystej miłości dla córki. Święta Lito, błagam Cię, wstawiaj się u Boga Wszechmogącego o cud leczenia, zdrowia dla Ani, Ewy. Święta Lito, bądź jej przyjaciółką. Kochana Lito, uproś u Boga pomocną dłoń dla Eugenii, jej ogromnie nieszczęść i niepowodzeń. Święta Lito, proszę o uzdrowienie mojego brata Andrzeja. Święta Lito, proszę Cię o łaskę uratowania małżeństwa. Błagam, abyś wyprosiła łaskę uwolnienia mojego męża i dary Ducha Świętego, by oboje wrócili do swoich rodzin. Daj im siłę, by potrafili przeciwstawić się złu, napełnij darami Ducha Świętego, a nam daj pokój serca, byśmy potrafili przetrwać te trudne chwile. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta Różańca Świętego, odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni. Pan Jezus znalazł się, gdzie powinien być, w domu naszego Ojca. Czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym, co należy do mego Ojca? Powiedział Maryi Józefowi. To szczególnie te słowa uświadamiają nam, że w tym naszym życiu wielokrotnie powinniśmy ze swymi intencjami, prośbami, kiedy nie wiemy, co robić, zawitać do świątyni, do domu naszego Ojca, aby po prostu zadać Mu pytanie, aby postawić siebie samego przed Nim, aby prosić o wiele wyjaśnionych spraw, aby zawierzyć całe swoje życie. Bo gdzie, ale w świątyni możemy szukać rozwiązania, odpowiedzi. Bo wpatrzeni w Jezusa Eucharystycznego możemy szukać rozwiązania tych spraw. Najlepiej w tym wszystkim uczy nas ta nasza patronka, święta Rita. Uczy nas zmiany naszego życia święta Magdalena, patronka dnia dzisiejszego. Uświadommy sobie, że nikt z nas nie jest przekreślony, ale każdy z nas ma dar, łaskę, możliwość powrotu do Boga.
Święta Rito, błagam, by syn nie czuł się samotny, by poznał dobrych, wartościowych ludzi. Święta Rito, proszę o uzdrowienie nogi brata Andrzeja, szczęśliwy powrót siostry z mężem z wakacji. Święta Rito, proszę o pomoc dobrych ludzi w wyposażeniu mieszkania, o błogosławieństwo nowego mieszkania. Święta Rito, błagam Cię o pracę dla syna na wakacje, dla syna Marka. Święta Rito, błagam o pracę dla syna na wakacje. Święta Rito, ratuj małżeństwo Janny i Grzegorza, Tobie oddaję ich dzieci. Święta Rito, proszę o cud pod sercem i dla mnie, a także o szczęśliwe rozwiązanie. Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę nad moją rodziną. Proszę o zdrowie dla męża, moich dzieci, wnuków. Proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy syna, żeby wrócił do domu i do rodziny i zrozumiał swoje postępowanie, o zgodę w rodzinie. Proszę, bądź wsparciem w tym trudnym czasie. Święta Rito, dziękuję za Twoje wstawiennictwo u Boga, wysłuchanie mojej prośby. Dziękuję, że synowa zrozumiała, w jakim nałogu alkoholowym była pogrążona. Proszę o zdrowie w rodzinie, o szacunek dla pracy, o dobry plan. Święta Rito, patronko spraw trudnych, o Boże błogosławieństwo Cię proszę dla całej rodziny, rodziców, siostry Agaty, dzieci, brata Jacka, Twój wierny sługa. Święta Rito, proszę o łaskę zdrowia dla mnie, bliskich, łaskę wiary, powrót do Boga i Kościołów, sakramentów świętych, dla dzieci, wnuków, proszę Cię, kochana Święta Rito, o zgodę. Święta Rito, proszę o zdrowie, potrzebne łaski dla mnie, mojego i rodziny. Święta Rito, dziękujemy za Twoją opiekę, błagam o zdrowie, Boże błogosławieństwo, ochronę przed złem dla nas. Święta Rito, błagam o całkowite uzdrowienie z choroby nowotworowej dla mojej mamy Marii. Święta Rito, błagam o całkowite uzdrowienie duszy i ciała dla Marii i Natalii. Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej i zdrowie dla matki i dziecka. Święta Rito, do Ciebie się pokornie uciekam, proszę o wstawiennictwo Twoje u Boga, o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby mojego brata Stasia, za żonę i dzieci w tym trudnym czasie choroby. Proszę o to pokornie Ciebie, Święta Rito, ratuj, pomóż, nieustannie się do Ciebie uciekam. Święta Rito, ulituj się nad moją córką Agatą, wyzwól ją od nałogu pijaństwa. Święta Rito, wyproś u Jezusa łaskę zdrowia dla mojej siostry Marzenki, by ocalił ją i przywrócił do nas. Proszę o modlitwę w intencji uratowania mojego małżeństwa. Święta Rito, za Twoim wstawiennictwem proszę o cud uzdrowienia mojego wzroku i serca. Święta Rito, dziękujemy za narodziny naszego synka. Święta Rito, proszę o Twoje wstawiennictwo i uzdrowienie mamy z dokuczliwej choroby i opiekę, pomoc w różnych potrzebach. Kochana Rito, błagam Cię, pomóż mi uprosić łaskę zdrowia dla Danuty. Błagam, żebym miała dobre wyniki z tomografii, o przebaczenie w sercu, uzdrowienie wewnętrzne dla mnie. Święta Rito, proszę o poprawę moich wyników. Święta Rito, błagam Cię, jeżeli jest taka szansa, uratuj małżeństwo mojej córki. Święta Rito, proszę o wiarę dla mojej rodziny, zdrowie dla Marii, Zofii, Stanisława i Jana. Do tych wszystkich wypowiedzianych dołączamy także i te intencje, które składacie, które składają radiosłuchacze, widzowie naszych mediów diecezjalnych na tej stronie naszej parafialnej. Dołączamy te intencje, które noszą pod sercem, a teraz łączą się z nami za pośrednictwem tych naszych mediów. Dołączamy wszystkie intencje, które leżą nam głęboko w sercu, które nie jesteśmy wyrazić słowami w stanie. Dołączamy te intencje, o które szczególnie prosili nas także i nasi bliżsi, intencje parafialne, nasze intencje diecezjalne. Dołączamy intencje związane z tą już niedługą beatyfikacją rodziny Ulmów z Markowej, tą pracę, trud, poświęcenie, aby ta beatyfikacja była dobrze przygotowana. Dołączamy intencje związane z dzisiejszym dniem młodzież, która ma dostąpić łaski tego sakramentu bierzmowania księdza biskupa Krzysztofa, posługującego tym sakramencie, jak również otaczamy go z racji zbliżających się imienin za przyczyną świętego Krzysztofa, jego patrona, także wypraszając dla niego te potrzebne łaski. Te wszystkie intencje składajmy w tym ostatnim dziesiątku różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O święta rito, wybranko Boga, na patronkę nas chylimy czoła, pokornie prosząc, zechciej wysłuchać nas. Wszystkie troski nasze zmierz, przed oblicze Boga nieś, za wielkie dzieła wielbimy Boga, chwała Mu i cześć. Wszystkie troski nasze zmierz, przed oblicze Boga nieś, za wielkie dzieła chylimy czoła, chwała Mu i cześć. W tych wszystkich naszych intencjach wypowiedzianych i pozostałe głęboko w naszych sercach, jeszcze raz módlmy się słowami litanii. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójcy Jedyny Boże,
Święta Maryjo Matko Dobrej Rady, Święta Augustynie, Święta Moniko, Święta Rito, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, Pocieszycielko zasmuconych, Obrono i ucieczko opuszczonych, Wierna Orędowniczko we wszystkich potrzebach, Przykładzie łagodności i pokory, Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, Wzorze cierpliwości oddania się Bogu, Ozdobo zakonu augustiańskiego, Różo miłości, Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, Oblubienico Jezusa cierpiącego, Święta Rito cierniem z korony Jezusa zraniona, Święta Rito raną na czole ozdobiona, Święta Rito pełna ufności w opatrzność Bożą, Święta Rito w pełni Bogu poświęcona, Święta Rito potężna orędowniczką Jezusa, Święta Rito cudami przez Boga wsławiona, Święta Rito zawsze przez Boga wysłuchana. Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy. Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy. Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy. Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy. Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, Ciebie prosimy. Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy. Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy. Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy. We wszystkich prośbach wspomagaj nas, Panie. We wszystkich niebezpieczeństwach, we wszystkich potrzebach i uciskach, w każdym smutku i przeciwności, w krzyżu i cierpieniu, w godzinę śmierci. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiaruje za nas w każdej mszy świętej. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze. Módl się za nami, Święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawnictwem Świętej Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei, użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce Świętej Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz, nie przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłu niepojęte, niech dopełni wiara w nas, Bogu Ojcu i Synowi, od po wszystkie nieśmy dni. Nie podaje wiek wiekowi, em tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi. Niechaj zawsze żyli w Tobie i w nieostatecznym chwalebnie zmartwychwstali, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tyle kroć bądź pochwalo, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tyle kroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle kroć bądź pochwalon, Jezu na miłości. Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam was serdecznie, drodzy pątnicy, pielgrzymi. Witam was przybyłych na to kolejne nasze nabożeństwo ku czci świętej Rity. Pragniemy wszystkie te nasze intencje dzisiaj składać na tym ołtarzu pańskim, omadlane w czasie tych próśb. Pragniemy ogarnąć swymi modlitwami młodzież, która dostąpi tej łaski, przyjmie sakrament bierzmowania. Łączymy się także otaczając modlitwami naszego księdza biskupa obecnego wśród nas, księdza Krzysztofa, który udzieli tego sakramentu. Módlmy się także z racji zbliżających się jego imienin, w jego intencji o potrzebne łaski w tej jego posługiwaniu dla dobra naszej diecezji. Do tych wszystkich naszych intencji dołączamy intencje radiosłuchaczy, Radia Fara i widzów naszych mediów diecezjalnych. Łączymy także i wasze osobiste intencje. Wszystkie nasze intencje dzisiaj pragniemy złożyć, omadlając za przyczyną świętej Rity. Szczególnie, w sposób szczególny będziemy omadrać intencje następujące: o dar życia wiecznego, o życie wieczne dla zmarłej Kazimiery Wach, za zmarłą Barbary Adama Lenart, w 60. rocznicę urodzin Małgorzaty, opiekę świętej Rity i dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, o szczęśliwą operację dla żony. Te wszystkie nasze intencje już pragniemy złożyć, przedstawiać je Panu Jezusowi za przyczyną naszej patronki. Za chwilę rozpoczniemy już tą Eucharystię, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Chudzio. Otwórzmy swoje serce na Zbawiciela. Starajmy się, aby ta nasza Eucharystia była wyrazem także i naszego zaangażowania, naszej pobożności, naszych tych wszystkich intencji, które pragniemy omadlać, pragniemy wypraszać. Jednocześnie bardzo proszę, abyśmy te dwie pierwsze ławki dla bierzmowanych zostawili po jednej i po drugiej stronie, środkowe. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu, przepuść. Jezu, wysłuchaj. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Matko, uproś. Matko, przebłagaj. O Matko, przyczyń się za nami. Matko, uproś. Matko, przebłagaj. O Matko, przyczyń się za nami. Matko, uproś. Matko, przebłagaj. O Matko, przyczyń się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, modlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, modlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, modlcie się za nami. Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław, udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie.
niech świat cały pozna wreszcie Ciebie, Panie, Twoje drogi. Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszyscy ludzie i narody. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj radość zapanuje pośród ludów całej ziemi, że Ty, Panie sprawiedliwy, rządzisz i kierujesz nimi. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Ziemia plony już wydała, Bóg nam dał błogosławieństwo. Niech rozbrzmiewa Jego chwała w każdym czasie, w każdym miejscu. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. O Stworzycielu, o Duchu przyjdź, nawieź dusz wiernych ich Tobie krąg. Niebiesko łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwany i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj, by Syn poznany był i Ciebie jedno odchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję księdza biskupa Krzysztofa
I bardzo prosimy, aby ksiądz biskup raczył udzielić tego bierzmowania naszej młodzieży, która pragnie ten sakrament przyjąć, pragnie wzrastać w tej świętości i szczególnie wsparta tymi darami pójść, aby głosić to Słowo Boże swoim życiem. Jednocześnie dziękujemy księdzu biskupowi, że przyjął to zaproszenie, że pragnie przewodniczyć tej mszy świętej i szczególnie skierować do nas Słowo Boże. Niech święta Rita i patronka dnia dzisiejszego święta Magdalena wspiera nas swoimi łaskami, a to Słowo Boże, które zostanie rzucone na glebę naszych serc, niech zaowocuje, abyśmy na wzór tych patronów naszych szli drogą przykazań. Pan Bóg, który jest naszym najlepszym Ojcem, zawsze jest bardzo hojny i także daje nam hojnie i obficie do rozważania tych Bożych tajemnic, bo już było wspomniane, dzisiaj Kościół wspomina świętą Marię Magdalenę. Myśmy tu przybyli, by za wstawiennictwem świętej Rity wypraszać Pana Boga potrzebne nam łaski, ale też myślimy o tej młodzieży, która ma otrzymać sakrament Ducha Świętego. Potrzebujemy bardzo tego wszyscy umocnienia, byśmy w mocy Ducha Świętego potrafili przejść przez ten świat w tej pięknej wspólnocie, którą jest Kościół. On jest święty, choć składa się też z wielu grzeszników. Wśród nich postawmy i siebie, przepraszając Pana Boga za wszystkie nasze przewinienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Pan w ziemi, pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranko Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy
Jezu Chryste, za Duchem Świętym, chwała Boga Ojca. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, obdarz nas mądrością krzyża i męstwem, którymi napełniłeś świętą ritę, abyśmy cierpiąc z Chrystusem mogli głębiej uczestniczyć w Jego paschalnym misterium, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Duchu mądrości rozświeć myśl nadprzyrodzony, daj nam smak, byśmy umieli dostrzec dziś Twej obecności w świecie znak. Byśmy umieli dostrzec dziś Twej obecności w świecie znak. Wprowadź w tajniki Bożych prawd, bo Ty je sam najlepiej znasz. Rozjaśnij umysł nasz i spraw, by poznał Boga rozum nasz. Rozjaśnij umysł nasz i spraw, by poznał Boga rozum nasz. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały. I na każdym z nich spoczął jeden, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Wytrwajcie w mojej miłości. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Czarna. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, wspólnotą, jakich łask oczekujecie od Pana Boga w tym sakramencie. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, pomocił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według ich zasad. Amen. Amen. Bardzo proszę, usiądźmy na chwilkę. Nasza młodzież prosiła o Ducha Świętego, Jego moc, ale też podaje powody, aby umocnił ich w wierze, ale też dał moc do życia według zasad wiary. Dzisiejszy świat to świat, który
no, nie sprzyja tak bardzo tym, którzy chcą pozostawać Panu Bogu wierni, którzy chcą żyć według Jego zasad, bo świat dzisiaj sprzeciwia się Panu Bogu. Świat próbuje szukać swoich własnych rozwiązań. Ten świat, on charakteryzuje się dzisiaj przepływem ogromnej ilości informacji. To świat, gdzie w mass mediach niektórych leją się całe strumienie słów, niestety często pomieszanych z obrzydliwymi kłamstwami, z obrzydliwym słownictwem, których nie przystoi wymawiać nikomu. Ludzie zapominają, że za każde słowo i kłamstwo będą musieli rozliczyć się przed sprawiedliwym sędzią wieczności. Ale w takim świecie bardzo łatwo w człowieku wzbudzić wątpliwość, skierować jego myślenie na niewłaściwe tory. A jakże ciężko człowieka przekonać o prawdzie. Potrzebne jest świadectwo. Świadectwo kogoś wiarogodnego. Kogoś, kto swoim autorytetem przekona o prawdzie, która przecież tak bardzo potrzebna jest każdemu z nas. Potrzebna jest prawda o zbawieniu i prawda o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, zwyciężającym wszelkie zło. Dzisiejsze święto liturgiczne ukazuje nam postać świadka, prawdziwego świadka. To bardzo znamienna rzecz, że do zaświadczenia, a może raczej do przekazania ludziom największej, najważniejszej prawdy, Bóg wybrał kobietę, niewiastę, która będąc świadkiem śmierci Pana Jezusa na krzyżu, także będąc świadkiem Jego cierpienia, będąc świadkiem złożenia do grobu, tę kobietę Pan Bóg wybrał, aby ona rankiem oznajmiła uczniom. Widziałam Pana i to mi powiedział. Dlaczego jest wiarogodna? Bo jest z Jezusem. Jest Jego wierną uczennicą. Dlatego można jej wierzyć. Ona jest świadkiem drogi krzyżowej, ukrzyżowania, śmierci mistrza. Ona idzie wraz z dwoma innymi kobietami do grobu, by namaścić pochowane ciało, ale znajduje pusty grób. Ewangelia świętego Jana kreśli dzisiaj właśnie przed nami tę piękną scenę ukazania się Magdalenie zmartwychwstałego Pana. Maria Magdalena rozpoznaje mistrza dopiero, kiedy słyszy swoje imię. I kiedy usłyszy to swoje imię, kiedy w sercu odczuje, że Pan jest z nią, ona natychmiast, bez zastanowienia, jako pierwsza głosi zmartwychwstanie. Z opisów przedstawionych w Ewangelii Maria Magdalena wydaje się być pierwszą osobą, która spotkała Pana po Jego zmartwychwstaniu. Początkowo wzięła Go za ogrodnika. Zapłakana, przybita smutkiem, nie rozumie, co się dzieje. Moment przebudzenia następuje dopiero wtedy, gdy słyszy Jezusa mówiącego do niej po imieniu. Mario, Rabbuni, odpowiada.
To słowo oznacza nauczyciela, ale ma bardzo mocne zabarwienie emocjonalne. Ono brzmi tak jakby mój kochany nauczycielu. Czyż nie o to właśnie chodzi w naszej relacji do Boga? O taką miłość i o uznanie Go za nauczyciela naszego życia? Ale to sam Jezus uzdalnia nas do odpowiedzi na Jego miłość. On tę miłość daje, ale uzdalnia nas, byśmy tą miłością odpowiedzieli. Tą odpowiedzią jest troska, aby upodobnić się do Niego. A polega ono na konkretnym przyjęciu Chrystusa i na życiu Jego słowem. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. To z Ewangelii świętego Jana. To znaczy, że jeśli go miłujemy, to nosimy go w sercu i on mieszka w nas. Owocem tej miłości Jezusa jest komunia z Nim i wprowadzenie nas w relacje z Ojcem. To sprawia, że żyjemy miłością Ojca i Syna, a przecież ta miłość to Duch Prawdy, Pocieszyciel, który, jak wyznajemy, od Ojca i Syna pochodzi. Duch Prawdy dany jest przez Ojca temu, kto miłuje Syna i zachowuje Jego przykazania. Chodzi więc o to, żeby przyswoić sobie te Boże przykazania, ale też by je realizować, to znaczy żyć nimi. Czyż nie właśnie takim pokojem i taką miłością żyła skromna, ale przecież dziś powszechnie znana, czczona tutaj w szczególny sposób święta Rita? Autor jednej modlitw za przyczyną świętej Rity określa ją jako patronkę w trudnych sprawach, orędowniczkę w sytuacjach beznadziejnych, cudowną gwiazdę świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielkę szatanów, lekarkę chorych, pociechę strapionych, wzór prawdziwej świętości, ukochaną oblubienicę Chrystusa Pana, naznaczoną cierniem z korony ukrzyżowanego. Siostry i bracia, nie będę tu przypominał biografii świętej Rity, bo przecież czciciele dobrze ją znają. Ani nie będę też wymieniał licznych cudów otrzymanych za jej wstawiennictwem. Chciałbym natomiast, abyśmy pokornie wsłuchali się, a raczej popatrzyli na to, co sama święta Rita chce nam powiedzieć. To prawda, że nam łatwiej mówić do niej i prosić o wiele rzeczy, które uważamy za potrzebne nam. Wydaje się jednak, że święta Rita jest tak popularną świętą nie dlatego, że działa jak ta przysłowiowa ostatnia deska ratunku w sprawach najtrudniejszych, ale dlatego, że w jej życiu odnajdujemy to, za czym sami może nawet nieświadomie tęsknimy. W jej postaci odnajdujemy, jak bardzo zrealizowały się słowa Pana Jezusa wskazujące na warunki bycia Jego uczniem. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Rita żyje prawdziwą miłością do Jezusa. I dlatego też wiernie zachowuje Boże przykazania. A napełniona Duchem Prawdy
nieustannie prowadzona jest do źródła, którym jest miłość Trójcy Przenajświętszej. Jak ona do tego doszła? To zrozumiałe, że przez 6 wieków przy skąpych wiadomościach wyrosło wiele kwiatów ubarwiających jej życie. Ale jeden z tekstów szczęśliwie zachowanych do naszych czasów wyjaśnia, co mogło sprawić, że ta święta tak bardzo dała się pociągnąć miłości i już tak pozostać, realizując w życiu wszystkie powołania stojące przed kobietą. Wiemy przecież, że była żoną i matką, wdową, siostrą zakonną, mistyczką. Uczestniczyła w życiu swej wspólnoty, wspierała ubogich i chorych, a jednocześnie wspaniale potrafiła osiągnąć szczyty modlitwy kontemplacyjnej. Otóż w tym wspomnianym tekście odnajdujemy relację o jej spotkaniu ze Słowem Bożym w czasie liturgii. Słowa: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Usłyszane przez nią zupełnie odmieniły jej życie, sprawiając, że od tej pory, kiedy je usłyszała w tak szczególny sposób, postanowiła mówić tylko o Jezusie i wszystko razem z Nim czynić. Ona już nie opierała się na swojej ludzkiej mocy, ale opierała się na mocy tego, z którym chciała iść przez życie, który wspierał ją nieustannie swoją obecnością, miłością, wspierał ją swoją łaską. To dlatego ona potem obejmowała i przyciskała mocno do siebie krzyż swego najsłodszego Jezusa. Człowiek, który chce być blisko Pana Boga, potrafi otwierać swoje serce, ale jeśli to serce jest otwarte na działanie Boga, Duch Święty wlewa miłość. Ta miłość Boża rozlana przez w naszych sercach przez Ducha Świętego, ona uzdalnia nas właśnie do wybierania tego, co się Panu Bogu podoba. Człowiek, który rozkochał się w Panu Bogu, zaczyna żyć Bożymi przykazaniami, żyć Bożą prawdą już nie z przymusu, ale dlatego, że jest pociągnięty miłością. I ta miłość prowadzi go po drogach Bożych przykazań. One przecież realizują się w tych przykazaniach miłości Boga i bliźniego. To dobrze, że młodzież dzisiaj prosi o tę moc Ducha Świętego. Dlatego, że w życiu dzisiaj nie chcemy patrzeć na przykazania Boże jako na coś, co nas ogranicza, na coś, co nas przymusza do takiego czy innego działania. Ale chcemy dostrzegać w tych Bożych zasadach znaki Jego miłości, a miłość pociąga. I dlatego człowiek napełniony Bożą miłością, ale wpatrzony też sercem, rozważaniem, wpatrzony w Boga, którego dostrzega wiarą jako kochającego Ojca i w Jezusa Chrystusa, którego dostrzega jako swojego Zbawiciela. Taki człowiek jest gotów trwać przy Nim. Taki człowiek gotów jest rozpoznać w swoim sercu radość i szczęście z przebywania w bliskości Pana Boga. Ale taki człowiek nie chce sam przebywać. Chce też innych przyprowadzić do Boga. Chętnie chce dzielić się swoim szczęściem, dlatego że kochając Boga, kocha też bliźniego. A jeśli kocha bliźniego, to pragnie jego szczęścia. I taki człowiek staje się prawdziwym świadkiem, tak jak świadkiem była święta Maria Magdalena, jak była święta Rita, jak było tylu świętych. Taki człowiek staje się prawdziwym apostołem Jezusa Chrystusa.
Róże, które dzisiaj przynosimy, to kwiaty miłości. Niech one przypominają nam, że poświęcone dzisiaj i przekazane wołają o miłość. A przecież, jeśli mnie kto miłuje, mówi Pan Jezus, będzie zachowywał moje przykazania. Drodzy młodzi przyjaciele, zanim otrzymacie ten sakrament, potrzeba byście wraz z całym Kościołem tu zgromadzonym wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, wyznali wiarę w to, co Kościół do wierzenia podaje, ale ta wiara jednocześnie stanie się waszym wołaniem o tę moc Ducha Świętego, którą przecież prosicie. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie świętym do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Rozalio, przyjmij znamię daru Ducha Świętego, pokój z Tobą. Róża. Różo, przyjmij znamię daru Ducha Świętego, pokój z Tobą.
wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego. Módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości dochowali wiary, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ich rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali ich do naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za Święty Kościół Boży razem z papieżem Franciszkiem, obecnym tutaj biskupem Krzysztofem i wszystkimi biskupami, aby zgromadzone przez Ducha Świętego wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wstawnicę świętej Rity, polecajmy ludzi chorych, zniewolonych nałogami, aby moc Bożej łaski ogarniała ich, dodawała sił do zmagania z cierpieniem i prowadziła do uzdrowienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który swoim apostołom dałeś Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali go innym wiernym, wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych, podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię, przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło w pustyni, mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Boże, nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce, święta Rita, oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała w nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo. Spraw, abyśmy się podobnie odnowili i godnie złożyli Tobie ofiarę pojednania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych. Obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw,
aby lud Twój wzrastał miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem, obecnym wśród nas biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Rytą, ze świętą Marią Magdaleną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym, wieczerniku, jak kiedyś Piotr i Jan
Celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. O nasz Panie i Zbawicielu świata, Twoja łaska nam pomaga w życie iść. Niechaj słowo Twe boskie nas umacnia, a stół chleba pokrzepia ciało mdłem, aż ujrzymy Ojca dom. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym, wieczerniku jak kiedyś Piotr i Jan, celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Oczyść duchome serce szukające, oczyść rozum i rozjaśnij moją myśl. Swoim światłem sumienie moje kształtuj, bym wśród braci i sióstr świadectwo niósł. Oto teraz proszę Cię, zgromadzeni na modlitwie z Panem swym, wieczerniku jak kiedyś Piotr i Jan, celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Rozpal miłość w mym sercu, Duchu Święty, aby bracia ze mną razem chcieli iść, tworząc nową kulturę świętych ludzi, którzy świat opromienią blaskiem łask, drogą, prawdą, życiem Twym. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym, wieczerniku jak kiedyś Piotr i Jan, celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną, nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym.
Twoje miłowanie dało wolność nam. To Twoje miłowanie dało wolność nam. Chwalimy święte imię Twoje, jak oczyłeś nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Rity zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. To już wszyscy wiedzą, że z okazji nabożeństwa do świętej, czy za przyczyną świętej Rity poświęcamy, właściwie błogosławimy róże. Ono przypomina o wydarzeniu z życia świętej Rity, dlatego z wielką też ufnością w Bożą moc prośmy, aby i te róże przyniosły nadzieję, siłę, zdrowie, radość i pokój w naśladowaniu cnót świętej Rity. Módlmy się. Boże, pełen miłosierdzia i źródło pocieszenia, racz pobłogosławić te róże i tych, którzy je otrzymują, abyśmy, wspominając dar róży, który święta Rita otrzymała w cudowny sposób jako pocieszenie za stygmaty cierpienia, poprzez który jednoczyła się ze zbawczą męką Chrystusa, byli napełnieni Twoimi łaskami i dawali świadectwo Chrystusowi zmartwychwstałemu, który żyje i króluje na wieki wieków. Także i młodzież, która otrzymała dzisiaj sakrament bierzmowania, otrzymuje krzyże, aby wpatrując się w ten krzyż zawsze pamiętali o wierności Panu Bogu. Módlmy się, prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić ten krzyż, który zawieszony na piersiach młodzieży, aby on się stał źródłem zbawienia ludzi. Niech utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza w cierpieniach i przyczynia się do zbawienia dusz. Niech strzeże i broni przed złem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Uświęć te róże, o dobry Boże, i Twoja łaska niechaj wspomoże. Za świętą Ritę dzięki składamy, bo za jej sprawą opiekę mamy. Jak róża, co zakwitła w śniegu, niech miłość kwitnie w głodnym sercu mym. Niech miłość moja do bliźniego wiedzie w mym życiu prym. O Rito, wspomóż nas nadzieją,
że w niebie dla nas miejsce jest. Ty spraw, niech serca nasze nie twardnieją i gwoźdź, że Bóg miłością dla nas jest. 22 to taka data, gdy brat za siostrę, siostra za brata, składają prośbę, podziękowanie. Lecz wola Boża niechaj się stanie, jak róża, co zakwitła w śniegu, niech miłość kwitnie w chłodnym sercu mym. Niech miłość moja do bliźniego wiedzie w mym życiu prym. O Rito, wspomóż nas nadzieją, że w niebie dla nas miejsce jest. Ty spraw, niech serca nasze nie trwadnieją i gwoźdź, że Bóg miłością dla nas jest. Drogi księże biskupie, a teraz młodzież, chcę księdzu biskupowi serdecznie podziękować za sakrament bierzmowania. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, oto przed chwilą otrzymaliśmy Ducha Świętego. Odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, stajemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi. Stoją przed nami wielkie zadania. Ufając jednak w pomoc Ducha Świętego, przyjmujemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością. Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy nabrali odwagi i wyszli z wieczornika, głosząc światu wielkie dzieła Boże. Za chwilę i my opuścimy nasz wieczornik. Pragniemy bez strachu i zażenowania świadczyć, że Bóg jest Ojcem i pragnie naszego szczęścia. W imieniu młodzieży, która przed chwilą przez Twoją posługę otrzymała sakrament bierzmowania, pragniemy podziękować Ci za przybycie do naszej parafii, za wygłoszone słowo pełne troski o nas i naszą przyszłość. A szczególnie dziękujemy za udzielenie nam sakramentu Ducha Świętego. Gorące podziękowania chcemy wyrazić naszym rodzicom, dziadkom i chrzestnym. Kochana mamo, kochany tato, wy najlepiej wiecie, ile niepokojów przeżyliście, ile musieliście dołożyć starań, aby wasze dzieci mogły otrzymać sakrament Ducha Świętego. Dziękujemy, że zanieśliście nas do sakramentu chrztu oraz zaprowadziliście do stołu eucharystycznego. Pragniemy również złożyć podziękowanie naszemu księdzu proboszczowi Janowi oraz księdzu Tadeuszowi Sebastianowi za trud, jaki włożyli, by nas przygotować do tego sakramentu przez posługę w konfesjonale, comiesięczne spotkanie w parafii. Dziękujemy też naszym nauczycielom oraz całej wspólnocie parafialnej za duchowe wsparcie oraz modlitwy w naszej intencji. Ekscelencjo, dziękując za ten wielki dar, prosimy także, pobłogosław nam Ojcze na wszystkie trudy, by duch nasz młody śmiało i odważnie walczył ze złem i podążał za Bogiem. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości.
Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości przez ręce Maryi i za jej przyczyną. Niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Ze szczerego serca składamy życzenia. Niech wszystko, co smutne, niech wszystko, co trudne, w radość się zamienia. Niech wszystko, co smutne, niech wszystko, co trudne, w radość się zamienia. Drogi księże biskupie, pan organista wyprzedził, można powiedzieć, 25 lipiec, czyli dzień imienin księdza biskupa. Tak wyszło, święty Krzysztof. Dlatego młodzież już złożyła podziękowanie i życzenia, a ja w imieniu tu zebranych kapłanów, w imieniu wszystkich wiernych, którzy na pewno łączą się dzisiaj poprzedzając ten uroczysty dzień, pragniemy też złożyć te róże, choć upamiętniają tą obecność księdza biskupa i szczególną świętą Ritę, to niechaj one też wyrażają szacunek i tą modlitwę, jaką darzymy księdza biskupa. Niech ta uroczystość dzisiejsza i to wspomnienie świętego Krzysztofa będzie wyrazem naszej szczególnej modlitwy, jaką możemy wyrazić, okazać za księdza biskupa. Dlatego obiecujemy ze swojej strony szczególną modlitwę i życzymy, aby ta posługa, to Słowo Boże, które ksiądz biskup głosi, te sakramenty, które sprawuje, przede wszystkim przynosiły jak najwięcej owoców, bo największą radość, jaką można otrzymać jako biskup, jako kapłan, to radość z tego, że to Słowo Boże owocuje w tych sercach. Dlatego z serca życzymy, niech to Słowo Boże zaowocuje w tej naszej młodzieży, niech owocuje w całej diecezji, w tych parafiach, które ksiądz biskup odwiedza. Życzymy na tej drodze i z okazji tych imienin wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i szczególnie tej opieki patrona świętego Krzysztofa. Szczęść Boże księdzu biskupowi. Bardzo dziękuję. To wszyscy razem sobie zaśpiewaliśmy. Życzymy, życzymy, bo przecież jesteśmy jedną rodziną i w miłości, którą Duch Święty nas, w nas rozlewa, to pragniemy szczęścia jedni drugich. To takie nasze wspólne życzenie sobie, czyli pragnienie tego, aby łaska Boża nas niosła. Gratuluję. Młodzież pięknie już ustami oliwki podziękowała, ale to chcę jeszcze młodzieży pogratulować i powiedzieć, że się bardzo cieszymy. Pomimo wakacji, to przecież 6 nowych apostołów archidiecezja Przemyska otrzymuje, bo przecież sakrament bierzmowania to, tak jak chrzest święty, jeszcze bardziej on jakby nakazuje dzielić się wiarą, być świadkiem Jezusa Chrystusa, być świadkiem apostoła. To młodzieży gratulujemy, życzymy, żeby to w ich życiu się spełniło. Rodzicom też gratuluję, ale kochani rodzice, musicie też pamiętać, że to nie koniec waszych zadań. To teraz musicie dawać swoim dzieciom taki przykład żywej wiary, już nie słowami, ale swoim życiem, swoją postawą, przywiązaniem do Pana Jezusa. Jak zobaczą, że wy się modlicie codziennie, że każdą niedzielę chodzicie do kościoła, że żyjecie według Bożych przykazań, oni też tego zapragną, a potem kiedyś przekażą swoim dzieciom. Bardzo cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj wspólnie modlić.
chwalić Pana Boga, dziękować za łaski, też otrzymane przez przyczynę świętej Rity, ale już teraz udzielę błogosławieństwa i będziemy kończyć, żeby za dnia jeszcze można było do domu wrócić. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud. Wszakbyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja! Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją. Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud, wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja! Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk, cierpychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci. Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud, wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja! Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg. Niech życiem świadczy mu, żeś dobry Ojciec Bóg. Błogosław Panie nas na pracę i znojny trud, wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat. Alleluja! Wśród świata stawisz krzyż i przezeń zbawiasz go, konając sercem Twym dajemy życie swe.